Tajemnicza gorączka zabija dzieci. Objawów jest więcej. Indie. Gorączka nieznanego pochodzenia zabija dzieci. Co najmniej 50 osób, w większości dzieci, zmarło w ciągu nieco ponad tygodnia w stanie Uttar Pradesh na północy Indii. Zgłaszane są tam przypadki wystąpienia gorączki nieznanego pochodzenia. U chorych występują także wysoka potliwość, bóle mięśni i głowy, odwodnienie oraz mdłości, podało BBC. W niektórych przypadkach pojawiała się wysypka na nogach i ramionach. Kilkaset osób trafiło do szpitala. Żadna z nich nie miała pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. Co powoduje gorączkę? Lekarze w dystryktach stanu Uttar Pradesh, w których odnotowano przypadki tajemniczej choroby, czyli Agrze, Mathurze, Maipuri, Eta, Kaskandziu i Firozabadzie, uważają, że może być ona powodowana przez odmianę wirusa dengi. Wskazują, że wielu pacjentów trafiło do szpitali z powodu spadku liczby płytek krwi, co jest charakterystyczne dla ciężkiego przebiegu choroby. Pacjenci, zwłaszcza dzieci, umierają w szpitalach bardzo szybko, powiedziała dr Neeta Kulshrestha, najwyższa rangą urzędniczka do spraw zdrowia w dystrykcie Firozabad. W zeszłym tygodniu zmarło tam 40 osób, z czego 32 to dzieci. Denga. Choroba roznoszona przez komary. Denga to choroba zakaźna przeważnie występująca w klimacie tropikalnym. 70% jej przypadków odnotowuje się w Azji. Komary, które ją roznoszą, Aedes aegypti, rozmnażają się w domach, w zbiornikach wypełnionych świeżą wodą. Ludzie zapewniają miejsca rozrodu komarom i tylko ludzie mogą je im odebrać, ocenił w rozmowie z BBC dr Scott Halstead, wirusolog. Rocznie zgłasza się ok. 100 milionów poważnych przypadków zakażenia dengą. Połączony wpływ epidemii COVID-19 i dengi może skutkować katastrofalnymi konsekwencjami dla zagrożonych populacji, wynika z informacji Światowej Organizacji Zdrowia w WHO.